Witam Was w kolejnej części Age of Empires 3. Ostatnia misja kampanii drugiej jest właśnie przed nami, Burzyciele Gór. No i ogólnie ta misja nie jest aż taka ciężka, ani nie jest czymś tak bardzo nadzwyczajnym. Według mnie misja aktu pierwszego czy trzeciego jest no lepsza jak na ostatnią misję, no ale i tak za moment tutaj przejdziemy do tej misji, więc rozpoczynajmy. John i Kanionkę odkrywają prawdziwy powód wyprawy Warlika w te tereny. Czy uda im się pokrzyżować plany kręgu, czy też jest już na to za późno? Ci żołnierze to Rosjanie. Jeszcze jedno plemię zza Wielkiej Wody? Tak, ale innej wody, zza Pacyfiku. Idą na wschód, a Warwick wytycza dla nich szlak. Mają wolną drogę. Już nic ich nie zatrzyma. Teraz, gdy Francuzi walczą z Anglikami, kto obroni przed nimi osadników? Dasz radę ich zatrzymać? Nie na długo. Co zamierzasz? Zwalę im na głowy całą górę. No, ciekawie się tutaj teraz to potoczyło w tym momencie. Podłożę ładunki na północnej górze. Odetnijcie inne drogi i zmuście Rosjan, by obrali północny szlak. Ci górnicy zgodzili się nam pomóc. Spróbujemy zawalić skalne mosty i odciąć Rosjanom drogę. O ile postaracie się, żeby nas wcześniej nie zabili. No, spokojnie. John sobie idzie. W tej misji nie będziemy mogli nim sterować. Więc okej. Może ulepszmy jeszcze... Zanim zaczniemy produkcję muszkieterów, to właśnie ich ulepszę. Więc tak, będziemy musieli zniszczyć te oto jakby kamienne mosty, żeby Rosjanie za bardzo nie przechodzili no, w inne ścieżki niż ta tutaj na północy. Bo tam właśnie John planuje zawalić na nich górę. No dobra. Więc moi górnicy tutaj już zaczęli produkcję. Zaczęli tutaj niszczyć ten mościk. Tutaj przy okazji mam jeszcze troszeczkę skarbu, więc może wy tutaj to zdobędźcie. A wy tutaj będziecie zdobywać żywność, okej. A tutaj już mamy tu ulepszenie, to było na M, tak, to było na M. Czemu? Gro? He! Okej. To było dziwne. A co się właściwie dzieje? Nawet nie wiem, co tutaj się wydarzyło. W każdym razie, no, gra coś dziwacznie przycięła. Ale dobra. No tak. Tutaj oczywiście górnicy pracują z tym, jak najbardziej się tylko da. Możemy naprawić ten budynek. Ciekawe, co to by oznaczało. Raczej, no nie... Górnicy są gotowi do walki. No, dobrze. Mamy kolejnych górników, którzy tak naprawdę mają tak jakby funkcję osadników. Jednak no za bardzo budować się nie potrafią. Może przywołajmy tutaj muszkieterów jeszcze więcej. Oczywiście oni przydadzą mi się tutaj do obrony, jakby coś mnie tutaj zaatakowało. Możemy też niszczyć te działa. Żeby za bardzo nie przekraczały innych ścieżek, lub też w ogóle żadnej ścieżki. Chyba nie powinno się nic stać, jeśli jednak tego nie zrobimy. To jest chyba bardziej tutaj zadanie poboczne. Czy wy tutaj skończyliście wydobywać? Skończyliście, więc może wracajcie na drewno, bo tutaj ci osadnicy wydobywają sobie złoto. Aż tak bardzo nie będziemy tego wszystko ogólnie potrzebowali. Więc dobra, gdzie wy idziecie? Czy idziecie akurat tą ścieżką? No nie. No nie. Chcą odwrócić naszą uwagę. No dobra. Trzeba będzie ich zlikwidować, ale tutaj już nadchodzi to wielkie działo, więc... No cóż, te armatki sobie z tym działem raczej bez wielkich problemów poradzą.
Ty tutaj nie idź. Wy tutaj skończyliście? Skończyliście, okej. No to... do widzenia. Ej. Czy ty... Oni niszczą mi moich... Oj. Oni niszczą mi tak bardzo moich górników, niestety. No cóż, są dla nich no tak trochę największym zagrożeniem w tym momencie. Chyba już wiedzą, jakie mam plany. Okej. Kolejni górnicy naturalnie się przydadzą. Nadciąga kolejny oddział Rosjan. A tutaj jak sobie radzicie? No dosyć słabo. Ale i tak sobie poradziliście. Okej. To jeszcze nie jest do końca... Tutaj jeszcze oni zostali, okej. Dobra, wy tutaj wracajcie, będziecie mi pomagać. Więc przydałoby się tutaj więcej muszkieterów, naturalnie, jeśli... O, mam w ogóle dwa poziomy, więc weźmy sobie te oto rzeczy. Wy idziecie tędy, więc no, pozwolę wam przejść. Przynajmniej wam. Mam nadzieję, że nikomu innemu. Rosyjski oddział nadciąga. Właściwie zobaczę, czy wtedy zadanie poboczne już będzie niezaliczone. Bo jeśli będzie już niezaliczone, no to, no to z całą pewnością 10 dział nie będzie mogło przejść. Ale to się za momencik okaże. A tutaj, właśnie, są jeszcze ci górnicy. No i tak, mamy trzy mosty. I jeśli już zniszczymy te trzy mosty, no to tak naprawdę już wygramy. Więc no, to nie jest aż takie ciężkie. O, proszę bardzo. W takim razie możemy przejść do tego oto mościku. Tak samo i wy. A wy tutaj... okej, tutaj na razie to nie jest anulowane. Ale jeszcze spojrzę za momencik. Jedno działo przeszło, więc no cóż. Spróbujmy zniszczyć po raz kolejny to. Przy okazji wystrzelajcie do tych oto drani. O, jak mi przykro. Nie ma przejścia. O, wyciekałą drogę sobie wybraliście. Mam nadzieję, że już nie będę miał żadnych niespodzianek i nikt mnie za bardzo nie będzie atakować. Tutaj, w tym oto miejscu. A wy, wam się skończyło... Wam się tutaj skończyło... Skończyła zwierzyna, więc... A, zbudujcie sobie to. Okej, chodźcie tutaj, może... Może część z was pójdzie tutaj. Troszeczkę was jest tutaj... Jak dla mnie już zbyt dużo. Tutaj czterech, a tutaj pięciu niech będzie. Mogłoby być was więcej, ale no cóż, troszeczkę wam się umarło. Tak. 10 chodzi o zadanie poboczne. Więc jeśli przejdzie dziesiątka, to raczej nic wielkiego się dla nas nie stanie. Najważniejsze jest tutaj zniszczenie tych mostów. Widzę, że znowu tutaj mnie próbują atakować. Tak mi się w każdym razie wydaje. Więc może wy mi tutaj w tym pomożecie. Nadciąga kolejny oddział Rosjan. Aż dwie teraz armatki, okej. Całkiem sporo. No, próbuj sobie. Targowisko sobie poszło. Dobra. Gdzie wy idziecie? Wy idziecie chyba tamtędy. A wy idziecie tędy, więc będzie można was zlikwidować. Wy jeszcze tutaj chodźcie. Jak sobie radzicie? Chyba całkiem dobrze, bo skupiacie się tutaj na ratuszu, co was dosyć niszczy. Więc ja mogę jeszcze tutaj was trochę wykończyć. Okej, wy tutaj wracajcie do pracy. Może zniszczmy to działo, jeśli się uda. Chociaż w to wątpię, szczerze mówiąc. O! Tutaj tego nie mieliście robić. Ale już dobra.
Chodźmy stąd. Okej. I został jeszcze ten jeden most. Teraz się chyba trochę na mnie obrazili. No cóż. Ale przejdźmy mniej więcej tutaj. Może tutaj chyba będzie bezpiecznie. W miarę. A no tak. Ci panowie za bardzo nie dali sobie rady. Z tymi działami. Tak jak myślałem. Ktoś tutaj zaatakował? Najwyraźniej tak. Nie musimy wcale atakować tej wioski. Chociaż możemy, ale nie jest to potrzebne. Wy tutaj nie pracujecie, może chodźcie tutaj. Przynajmniej jeden nie chciał pracować. Okej, drugie dzieło sobie przejdzie, ale... No cóż, ciężko o to, żeby nie wykonać tego zadania pobocznego. Bo już oczywiście trzeci mościk niszczymy. No spokojnie. Żołnierzu, to nie jest dla nas duży problem. I tak dziesiątka nie przejdzie. Nie ma szans. Prędzej już zniszczymy ten mościk. No próbujcie sobie, próbujcie. Ile tylko chcecie. Nie sądzę, żeby to jakoś teraz już pomogło. Tutaj to jest już prawie zrobione. Macie jakiekolwiek szanse na zniszczenie tego? O! No, ta arma ta się uruchomiła, więc macie jakiekolwiek szanse. Okej. Okay. No, już nie jest uruchomiona. Czy wy macie zasięg do tego? Nie wiem. To jest całkiem spore działo. Więc macie zasięg, okej. Okay. No, to jest dosyć dobre działo. Dosyć potężne. Okej, okay, tutaj już zostało rozwiązane. Sprawa rozwiązana z tą częścią kamiennego mostu. No i jeszcze został tylko ten. Oni już chyba nie wiedzą, co za bardzo robić. No cóż. A to pójdzie teraz szybko. Dosyć krótka misja. Dosyć prosta. Nie jest czymś nadzwyczajnym, jak mówiłem. Jak tutaj możecie zobaczyć? Spodziewałbym się jakiejś bardziej wymagającej misji po końcówce aktu drugiego. Kolejny oddział Rosjan. Jakby to było dla mnie istotne teraz. Udało się! Dokładnie, udało się. Zwycięstwo, całkiem proste. Nie wiem, co zaszło tego dnia na szczycie góry, ale mój dziadek nie miał w zwyczaju poddawać się bez walki. Warwick. Odwlekasz nieuniknione. Nowy świat należy teraz do kręgu Ossus. Popełniłeś błąd, zabierając Stewarta. Słusznie, bo to ty jesteś strażnikiem rodzinnej tajemnicy. Nie ma żadnej tajemnicy. Kto wie? Mam nadzieję, że jesteś ulepiony z twardszej gliny niż twój stryj. Idioci! Proch! John Black miał wielu wrogów, ale odszedł jako bohater. Minęły dziesięciolecia, nim krąg Ossus otrząsnął się po tej porażce. Wiosną Kanienkę wrócił do swej wioski. W codziennym życiu Irokezów niewiele się zmieniło. Może poza faktem, że jego siostra Nona Ki powiła syna Johna. I choć Rosjanie odeszli, Kanienkę wiedział, że wkrótce zjawią się inni Biani. Póki co mógł jednak żyć, pracować i wychowywać syna swojej siostry, a mojego ojca, Nathaniela Blacka. No
No cóż, jeśli chodzi o samego Nathaniela, to go tak naprawdę nie spotkamy w tej grze. Spotkamy go dopiero w dodatku The Warches, ale tym się zajmiemy jeszcze nie wiem kiedy. W każdym razie czas na akt trzeci, gdzie spotkamy oto tą panią Black, ale to innym razem. To już koniec tego odcinka. Zapraszam do komentowania i oceniania. Do zobaczenia następnym razem.